kosiarki pulweryzujące. Co to oznacza? Kosiarki, które mielą trawę w pył. Maszyna absolutnie fenomenalna, jeśli chodzi o nachylenia. Bardzo niska kosiarka, poniżej 60 cm, z przegubowym agregatem bijakowym. Piotr Adamek, firma Posad. Witam serdecznie z targów Opolagra. Pokazujemy specjalistyczne maszyny. Przy okazji pokażemy Wam, co nowego u nas działo się przez ostatni rok. Zaczynając od prawej strony. Maszyna absolutnie fenomenalna, jeśli chodzi o nachylenia. Do 65 stopni to jest mniej więcej ten poziom, jaki ona jest w stanie, na jaki ona jest się w stanie drapać. Kosiarka zdalnie sterowana, gąsienicowa, Ecotec H27 Panther. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem tej marki w Polsce. Jedziemy dalej. W odpowiedzi na potrzeby klientów, którzy obsługują farmy fotowoltaiczne, bardzo niska kosiarka, poniżej 60 cm, z przegubowym agregatem bijakowym i pracującymi gąsienicami. Duńska marka Timan, model RC751, stworzona do obsługi farm fotowoltaicznych. Idąc dalej, z tej samej grupy, z tej samej stajni marki Timan, wielofunkcyjny nośnik, również bardzo niski, zaledwie 68 cm. Do tej maszyny zapniemy nie tylko kosiarkę bijakową, ale również poprzez złącza hydrauliczne kosiarkę rotacyjną, frez do pni, kosiarkę listwową, odchwaszczarkę, odśnieżarkę wirnikową, wiele innych przystawek. Idziemy dalej. Tutaj na podeście mamy w pełni autonomiczną maszynę do koszenia ogródków o powierzchni od 1000 do 10 000 metrów w wersji 2.0 z systemem lidarów po tamtej stronie. Możemy popatrzeć. Występuje również wersja z koszem, która akurat tam się ładuje. Jest to model, który sam się ładuje, sam zbiera trawę, sam pozbywa się tej trawy. Mama Ocean Luba tej marki, również jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce. Okay, idziemy dalej. Marka, którą wprowadziliśmy do oferty pod koniec ubiegłego roku. Kosiarki pulweryzujące. Co to oznacza? Kosiarki, które mielą trawę w pył. To dotyczy nawet trawy, która jest dwutygodniowa. Założenie jest takie. Bardzo drogie koszty utylizacji, nawet od 300 do 350 zł za tonę, spowodowały, że potrzeba jest matką wynalazków i pojawiły się tego typu kosiarki. Tak jak wspomniałem, kosiarkę, trawę, która ma nawet 2 tygodnie, jesteśmy w stanie zmielić do tak drobnej postaci, że nie trzeba będzie tej trawy zbierać. W asortymencie producenta mamy zarówno kosiarki do zastosowań amatorskich, cechy kluczowe, bardzo głęboki dek, odpowiednio wyprofilowany nóż, pulweryzujący czy rozpylający powoduje, że ta trawa razem z tymi łopatkami wciągana jest siłą zasysania z bardzo dużym impetem pod agregat, rozmielane jest do postaci niemalże pyłu. W przeciągu dosłownie 2-3 dni wchłania się nam w trawnik, więc efekt zbliżony do tego, który mamy osiągnięty przez kosiarkę automatyczną. Tutaj to samo urządzenie, tylko w wersji akumulatorowej, bardzo ciche. Idąc dalej, wersja profesjonalna do pracy na nachyleniach nawet do 35 stopni z silnikiem, z pompą oleju, smarowaniem ciśnieniowym. Cecha charakterystyczna dla tego modelu serii profesjonalnej. Mamy tutaj dodatkowy stożek ochronny, który zabezpiecza nam w sytuacji kontaktu z jakimś twardym obiektem przed wygięciem wału korbowego. No i model, który pojawił się w ubiegłym roku, wersja XM90, 120 i 140, odpowiednio odpowiadam różnym szerokościom roboczym. To jest wersja hybrydowa, ponieważ oprócz tego, że możemy ją prowadzić w tej postaci, możemy sobie założyć siedzisko, które jest mocowane tutaj przez system adapterów. Bezpośrednio z tyłu urządzenia możemy z niego zrobić kosiarkę samojezdną. Możemy z niej zrobić również kosiarkę platformową. Kolejny rewolucyjny produkt z asortymentu marki Active, którą znamy już od wielu lat, bo handlujemy tymi produktami. Natomiast produkt absolutnie nowy, jeśli chodzi o technologię produkcji silników. Mamy tutaj kosę z najnowszym silnikiem serii StratoCharge, silnik, który generuje 80% mniej spalin, 30% więcej mocy, 20% spala mniej mieszanki. No i w przypadku tego modelu, który jest najwyższym modelem
przewyższającym mocą najwyższe modele Stila i Husqvarny, ponad 60 cc, 4,5 konie mocy. Nie jesteśmy w stanie zadusić tej kosy nawet przy żyłce wyciągniętej do 70-80 cm. Również w naszej ofercie to jest najmocniejszy model, jest ich bodajże 5 albo 6 w tej technologii tych silników. No i kolejną grupę stanowią tutaj już bardzo specjalistyczne urządzenia do obsługi farm fotowoltaicznych. Te maszyny występują również w wersji klasycznych karczownic samojezdnych, natomiast my tutaj skupiamy się głównie na urządzeniach do obsługi farm fotowoltaicznych. Mówimy tutaj o konstrukcjach nośnych pod panelami, bariery przedziału pasa ruchu drogowego, sadownictwo. W momencie, jeżeli gdy jedziemy maszyną poruszając się wzdłuż tutaj przy tym kole, to koło jest na amortyzowanej sprężynie, która pod naciskiem poddaje się, obkasza nam wokół takiej przeszkody. Dzięki temu mamy wykoszone pod konstrukcjami paneli czy wszystkich innych tych konfiguracjach, o których wspominałem. Tutaj mamy to samo urządzenie wersji 150, troszeczkę wyższy zakres szerokości roboczej, zasada działania bardzo zbliżona. No i na sam koniec urządzenie, które te dyski ma po obydwu stronach z dwoma poziomami wychylenia, niezależnie może być albo lewa, albo prawa strona. Uprawy rzędowe, plantacje truskawek, plantacje borówek, tego typu scenariusze. Jak widzicie, nasz asortyment jest bardzo bogaty. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Piotr Adamek, kosiarka.pl, firma Prosat. Pozdrawiam.